Może miało jechać tranzytem. Nie jedzie. Oszukali. Miało w drugiej połowie roku, miało nie stanieć. A staniało. Oszukali. Oszukują cały czas. Jesteśmy tutaj, bo rząd Prawo i Sprawiedliwość, ja mówię patologiczny rząd, zachowuje się w sposób nieracjonalny i zostawił polskich rolników, zostawił polską wieś z wielkim problemem. Dziś kilogram ziemniaków u rolnika kosztuje nawet nie złotówkę, a w supermarkecie od 4 do 6 zł. Pszenica kosztowała w żniwa 1500 zł, dzisiaj 1200, 1100, a nawet 1000. A premier Kowalczyk nie rozliczył się jeszcze z tych słów, kiedy powiedział: nie sprzedawajcie, tylko trzymajcie. Tu dziś powinien przyjechać i z nami rozmawiać i wytłumaczyć się. Zrobił miejsce dla ukraińskiego zboża. Zrobili nawet nie dla ukraińskiego, bo gdybyśmy pomagali ludziom z Ukrainy, którzy mają problem, a my pomagamy wielkim międzynarodowym koncernom, które miały to zboże przetransportować do Afryki, do krajów Bliskiego Wschodu. One dziś przerabiane są w naszych młynach i robione są z nich chleb. Wiecie co? I tu jeszcze ludzie mogliby powiedzieć: okej, gdyby jeszcze chociaż chleb z tego powodu był tańszy. A co się dzieje z cenami pieczywa? Idą w górę. Cena mąki w górę. Wszystko w górę. No to tanie zboże z Ukrainy po co nam tutaj jest potrzebne? Żeby i tak zarabiała na tym banda kolesi, która się po prostu dorwała do kolonizowania naszego kraju. Trzeba skończyć z mitem, że Prawo i Sprawiedliwość to jest partia prospołeczna. Gdyby była prospołeczna, dziś stać było nas, by nas na jedzenie, na mieszkanie, a nie tak jak dziś, że pół naszych pensji wydawane, pół tego co zarabiamy, wydawane jest albo na kredyt za mieszkanie, albo na zanajem mieszkania. Gdyby Prawo i Sprawiedliwość było partią prospołeczną, dziś nie mówilibyśmy o tym, że ludzi w Polsce nie stać na żywność, którą chcieliby kupić. Ten rząd nie rozwiązuje problemów. Ten rząd pudruje to wszystko. Ten rząd przykleja plasterek na urwaną głowę polskiemu rolnictwu. Ja tylko powiem, że w Polsce po odzyskaniu niepodległości w rolnictwie pracowało prawie 70% osób. Dziś jest to 8% społeczeństwa. A jeżeli tak będzie jak jest, to za rok nie będziemy mieć nawet 2% społeczeństwa, które żyją z rolnictwa. I to jest dramat. To jest wyrwanie Polsce DNA, które zawsze tutaj było. Proszę też zobaczyć na ludzi, którzy tutaj wszyscy dzisiaj są i przyszli. Oni mają co robić. Ale skończmy też z mówieniem, że jak ktoś coś robi i nagle rząd nie reaguje, to mamy się przebranżawiać. Ja nie pozwolę, żeby żaden z tych ludzi musiał być zmuszony do przebranżawiania się. Tutaj teraz będziemy, jesteśmy, stoimy, jest to zaplanowane na 48 godzin i dziś nie mamy przesłanek, by to skracać. Wręcz przeciwnie. Dziś jesteśmy zmuszeni do tego, że jutro złożymy kolejne dokumenty na powtórne zgromadzenie tutaj za kilka dni. Widzimy, tutaj mamy 500 traktorów, które przyjechało. W Chełmie wyjechało 500 traktorów i 1000 rolników, którzy przyjechali. To jest niesamowite. I dziś ja apeluję także do mediów, bo widzę pierwszy raz od dawna na naszej konferencji kostkę i kamerę telewizji publicznej. Oddaliśmy telewizji publicznej mówienie o sprawach rolnictwa. Człowiek na wsi, który siedzi przed telewizorem, nie ma po co zostawić na innym kanale, bo tam nie słyszy o swoich problemach. Telewizja publiczna, z którego powodu mnie serce pęka, pokazuje tylko i wyłącznie problemy polskiej wsi, tylko oni. Później daje dwóch podstawionych ekspertów, którzy wypowiadają się rzekomo w naszym imieniu, dają dwóch polityków Prawa i Sprawiedliwości i mamy obraz w całej Polsce stworzony, że tylko PiS i tylko TVP reprezentuje rolników. Bo za 9 miesięcy będziecie pytać, dlaczego rolnicy zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Ano dlatego, że inne media i opozycja nas zostawiają i uważają nas za wroga albo za ludzi, którzy nie myślą i mało tego, jeszcze chcą nas obrażać, ale nie powiem dalej, bo TVP skrzętnie wykorzysta ten materiał i ta tępa propaganda, która uprawiana jest w telewizji, będzie powielana. Dziś wystarczy skłamać 20 razy i ludzie w to uwierzą, bo powtórzycie to w
TVP Info, w telewizji, w internecie, użyjecie do tego wszystkich swoich sprywatyzowanych kanałów. I dziś jesteśmy tutaj chociażby dlatego, bo my się sprzeciwiamy temu, co widzimy w mediach, że te problemy nie są przedstawiane realnie. Dziś wysyłamy premiera Kowalczyka do Brukseli, bo jest możliwość w przepisach unijnych taka, jeżeli przywóz bezcłowy zbóż z Ukrainy, który został wprowadzony od ponad połowy roku, zagraża konkurencji w danym kraju, to trzeba to zgłosić Komisji Europejskiej i wystąpić, by to cło zostało przywrócone. I dziś żądamy odpowiednich mechanizmów, które obronią nasz rynek, które dadzą nam godnie zarobić, które nie będą nas wyganiały poza pomogi, które obronią produkcję żywności w tym kraju. I dziś premier Kowalczyk, zamiast siedzieć w kapciach w Ministerstwie Rolnictwa i udawać, że coś robi, chodząc po mediach, niech jedzie do Brukseli, niech rozmawia z komisarzem Wojciechowskim i niech działa.